Cześć, ja mam na imię Krzysztof i zapraszam Was na nową serię Student w MPK. Dobra, nie miałem pomysłu na ciekawszą nazwę. Jak wymyślicie fajniejszą, to zostawcie komentarz. W każdym razie mam Wam sporo do opowiedzenia o komunikacji miejskiej, nie tylko w moim mieście. A tak przy okazji to piszę o tym nawet pracę magisterską. Także chętnie zabiorę Was w podróż po świecie autobusów. I nie tylko. Dzisiaj akurat będzie na poważnie, bo opowiem Wam o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czasie epidemii koronawirusa. Zapraszam. Ze względów bezpieczeństwa przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania się do komunikatów dotyczących ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym, zamieszczonych na drzwiach pojazdów. Podobno po epidemii koronawirusa nic już ma nie być takie jak do tej pory. Muszę przyznać, że jestem skłonny w to uwierzyć, zwłaszcza, że ten film muszę nagrywać już trzeci raz, bo miałem go zmontowanego, a potem okazywało się, że zmieniło się coś, co po prostu trzeba dopowiedzieć. Mam nadzieję, że teraz się uda i w momencie jego publikacji będzie nadal aktualny. Jeżeli chodzi o nas kierowców, to chciałbym Wam opowiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie komunikacji miejskiej właśnie w czasie tej epidemii koronawirusa i o tym, czy my boimy się zarażenia. No jeżeli chodzi o mnie, to tak, boję się, ale nie możemy tego bania się mylić z jakąś paniką, bo panika tak naprawdę jest nikomu niepotrzebna, a to, że się będziemy troszeczkę bać, przynajmniej sprawi, że będziemy bardziej dbać o czystość, o to, żeby nie dotykać rękami okolic twarzy, a w szczególności oczu, nosa i ust, no i jak najczęściej myć ręce. My, kierowcy autobusów, mamy do dyspozycji atomizer, czyli taki specjalny środek w sprayu służący właśnie do dezynfekcji rąk. Spryskujemy nim ręce, potem wcieramy, no i w ten sposób możemy poczuć się trochę bardziej sterylni. Warto jeszcze dodać, że w każdym autobusie wyznaczona jest specjalna strefa buforowa, którą widzicie za mną i nie może się w niej znaleźć żaden pasażer. To znaczy, że najbardziej pożądane miejsca w całym autobusie, to znaczy miejsca pilota, są wolne. Nie możecie też wejść do autobusu pierwszymi drzwiami, ani kupić biletu u kierowcy. No a co w przypadku, kiedy w autobusie nie ma biletomatu? Pamiętajcie o tym, że w wielu miastach dostępne są dedykowane aplikacje mobilne, które właśnie umożliwiają zakup biletu. Poza tym, na przykład w moim mieście jest dużo biletomatów stacjonarnych, także wierzę, że jeżeli naprawdę będziecie mieli problem z kupieniem biletu, to znajdziecie jakąś alternatywę. Każdy autobus po przyjeździe do zajezdni jest dezynfekowany, ale żeby zwiększyć Wasze bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej, w większości z nich nie musicie naciskać przycisku, jeżeli chcecie otworzyć drzwi. Robi to za Was kierowca. Co prawda istnieją jeszcze takie autobusy, kiedy nie mamy po prostu możliwości, żeby otworzyć drzwi, ale jest wtedy na nich napisana stosowna informacja, że trzeba to zrobić samemu. Jedna pani ostatnio właśnie nie przeczytała takiej informacji i zaczęła na mnie krzyczeć, kiedy tak naprawdę wina leżała po jej stronie, bo to ona się z tym nie zapoznała. Ale jestem skłonny jej to wybaczyć, dlatego że ja, kiedy idę do sklepu, to też niekiedy nie przeczytam, że na drzwiach napisane jest ciągnąć i pcham. No a czy ludzie stosują się do zasad kwarantanny i zostają w domu, jeśli mogą? Muszę przyznać, że na ulicach jest dużo mniejszy ruch, to samo w autobusach, no i dlatego niektóre miasta, tak jak na przykład Warszawa, zdecydowały się wprowadzić rozkłady wakacyjne. Akurat w ich przypadku był to nietrafiony pomysł i szybko się z tego wycofali, bo ludzi w tych autobusach zaczęło gromadzić się tyle, że po prostu nie było innego wyjścia. To, co Wam mogę powiedzieć ze smutnych informacji, to to, że widzę na mieście bardzo dużo osób starszych. Dlatego jeżeli możecie, to pomóżcie takim osobom. Zapytajcie sąsiadkę albo sąsiada, czy można zrobić dla nich zakupy, albo jakkolwiek inaczej pomóc, bo to, co ja widzę na mieście, to jest po prostu masakra. 25 marca weszły w życie nowe przepisy, które nakazują, aby w każdym autobusie zajęta mogła być maksymalnie połowa wszystkich dostępnych miejsc siedzących. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład tutaj dwa siedzenia, to może z nich być zajęte tylko jedno. No i o tym informują też specjalne naklejki naklejone na drzwi i komunikaty głosowe. No a czy funkcjonowanie komunikacji miejskiej zostanie zawieszone? Tak naprawdę na ten moment ciężko powiedzieć, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na początku tego filmu mówiłem wam o tym, że musiałem go montować kilka razy, bo po prostu zmieniały się rozmaite rzeczy i nie zapominajmy o tym, że niektóre zawody po prostu muszą jeździć do tej pracy i korzystać z komunikacji miejskiej, dlatego ja jestem dobrej myśli. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, no to śmiało piszcie. Liczę na wasze subskrypcje, łapki w górę. No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć!